Uwierzcie mi, że najlepsze miejscówki w porcie we Władysławowie to są zajęte przez kutry, a przeważnie tak wszyscy właśnie myślą. Są takie rejony w porcie we Władysławowie, gdzie najlepiej byłoby wejść na jakiś kuter, bo ten kuter zasłania nam coś. Zasłania nam tą strefę, w której możemy zarzucić z pirsu. I ja dzisiaj jestem na kutrze Blanka WAZ 109. To jest skuter mojego znajomego Tomasza Renusza, który też ma kuter Yvon i pływa z wędkarzami na dorsze. No, zadzwoniłem po prostu do niego, spytałem się, dostałem pozwolenie, więc jestem tutaj. Musicie też wiedzieć, że jeżeli wy sobie tak po prostu wchodzicie na jakiś kuter, no to jesteście na terenie prywatnym kogoś i w tym momencie no, mamy jakieś wykroczenie, więc to nie jest tak, że każdy sobie może wejść gdzie chce, bo te kutry sporo kosztują, mają sporo drogiego sprzętu na tych kutrach i to nie jest tak, że każdy może sobie wchodzić od razu. Chcę tutaj, wiecie, żeby nie było jakichś nieporozumień, po prostu to mówię, żeby ten materiał, który teraz kręcimy, żeby to nie była jakaś zachęta do tego, żeby włazić na wszystkie kutry w porcie. Ale reasumując, jesteśmy na tym kutrze właśnie, a nie na innym, dlatego, ponieważ tu jest świetna miejscówka. Wszyscy o tej miejscówce, wiecie, mówią. To jest miejscówka pomiędzy trzecim pirsem, a no, tym najdłuższym takim pirsem w porcie we Władysławowie. Ponoć tutaj jest jakiś dołek, wiecie, i o tym dołku krążą legendy. I nawet Rufi mówił, że tutaj jest ten dołek i te sandacze tutaj są. Wędkarze, którzy wędkują z pirsu tego przy przetwórni, próbują zarzucić jak najdalej właśnie, żeby ta przynęta trafiła w ten dołek, bo w tym dołku są sandacze. Słowo klucz, dołek, sandacze i w ogóle masakra jakaś. Dzisiaj jestem tutaj, bo mam, wiecie, trochę tych gum od Rufiego. Spróbuję skorzystać z większości, ten dołek po prostu obskoczyć jak się tylko da, bo z tego miejsca, gdzie ja jestem teraz, to ten dołek jest na wyciągnięcie ręki, naprawdę, on jest 15 metrów gdzieś od nas, może 20, więc bliziutko, nie ma problemu, żeby zarzucić. Problem może być jedynie z wyciągnięciem tej rybki, no bo no, jesteśmy już na jednostce, która jest dosyć potężną jednostką i tutaj jest jakieś 8 metrów, no 5-8 metrów do tej wody jest i to nie będzie tak hop-siup, żeby tą rybkę wyciągnąć. Spróbuję ją wyciągnąć tak jak się na kutrze wyciąga po prostu dorsze rękami do góry. Jak się zerwie, to się zerwie, nie o to przecież w tym chodzi, żeby tutaj nagle mieć, wiecie, dużo mięsa. Chcę po prostu obskoczyć ten dołek z każdej strony i zobaczyć, czy faktycznie wszyscy mają rację, że w tym dołku są ryby. Zobaczymy. Troszeczkę powachlowałem taką to przynętą. Główka 21 to jest ta główka Handmade, jak to Rufi mówi. No wiecie, i nic, jedno takie przyblokowanie byłoby, coś takiego jakby ta rybka się, ten nasz sandacz położył na tej przynęcie, ale to tam nie było jakieś tam mega znaczące, więc powiedzmy, poderujmy sobie to. Spróbujemy teraz wziąć coś takiego, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Główka troszeczkę jest mniejsza, 15. Taki troszeczkę wiaterek się teraz zrywa i myślę, że przy takim zarzuceniu, bo tutaj staram się też zarzucić troszeczkę dalej pod ten pirs numer 3, żeby no, ta nasza przynęta tak troszeczkę powędrowała przez ten cały tutaj odcinek i zobaczymy. No, ja tutaj się nie napalam, że coś będzie, bo przyszliśmy do tego portu i już nam chłopacy powiedzieli, że łowią już od jakiegoś dłuższego czasu i dzisiaj nic nawet skubnięcia, więc albo chcieli nas zniechęcić, żebyśmy sobie poszli do domu, albo po prostu jakaś kicha jest. No może być też tak, bo tutaj taka teoria też jest jednego wędkarza, że jest tyle śledzia w porcie, bo śledź też wszedł, że ten nasz sandacz jest po prostu najedzony na maksa tym śledziem. No może to i racja. No pomyślimy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Próbujemy łowić, wachlować. Spróbuję użyć wszystkich i zobaczymy, jaki będzie efekt. Mm.
blisko. Wypróbowałem wszystko, no dosłownie wszystko, co wszystkie gumki, jakieś kombinacje główek dźwigowych i jedynie czego nie spróbowałem, to nie spróbowałem bocznego troka, ale myślę, że to chyba nie jest dobry pomysł. Ryba, która została tutaj złowiona przez kolegę obok, była zaczepiona za dół, czyli ona też tak do końca, wiecie, nie chciała tej przynęty. Ogólnie jest bardzo duża kicha, jeżeli chodzi o rybki. Jest malutko po prostu ich. Znaczy się, no, nie chcą brać, o tak. Także idę gdzie indziej. Ten nasz pewniak taki, bo tutaj to, tak jak mówiłem, miał być pewniak, bo mamy bziutko strasznie ten dołek. No, jedna ryba jest, tak? Kolega zrobił z tego dołka jedną rybę wyciągnął, więc to takie reguła. Wyjątek potwierdza regułę, o tak, można powiedzieć, coś tam niby było, ale spróbujemy też połowić z innych części. No jest już trochę późno, więc no nie chcę cały dzień spędzić na jednej miejscówce. Lecę dalej. No i tyle. Tak jak mówiłem, uważajcie na te, no, na te kutry, tak, to są jednak własność prywatna jest, także trzeba to też uszanować. Idę troszeczkę połowić teraz z pirsu. Schowam to, wiecie, bo to jak patrzę, jakie strome jest to zejście z tego kutra, to lepiej mieć jedną rękę wolną, żeby z tego zejść i się nie zabić. Michał, nie? To masz. One najczęściej nie atakują pyskiem, sporadycznie. Zdarzają się tam, że jest, zaatakuje pyskiem i zje, nie? I tam się go zatnie. Ale najczęściej on naskakuje, dogniata tą rybkę, nie? I wtedy się podczepia. Czyli ta technika byłaby najskuteczniejsza takiego chyba ciągnięcia. No i tak niektórzy ciągną tam, tak typowo, nie? Nawet szarpią jak szarpakowcy, nie? Aha. Ja podbijam, ja normalnie prowadzę, nie? On się zainteresuje i naskoczy na to też, nie? Aha. Także tutaj są, można widzieć, że różnymi sposobami łowią. No, ale to nie jest specyfika tu Władysławowa, nie? Że nie, o tej nie. Porze roku, że on naskakuje, zabija rybkę, nie? Aha. Na innych akwenach tak samo, tam na Martwej Wiśle o tej porze roku tak samo, większość jest na podczepionych, naskakuje, nie? Dlatego się łowi sandacza, jak żadną inną rybę drapieżną, nie? Na morcu rybki łowią, nie? Bo on zabija rybę, nie? I dopiero ją je, nie? Więc dla niego to jest naturalne, że jakaś tam rybka martwa leży, nie? Ale to wtedy co ma taką siłę, że on potrafi ją tak przynieść do dna, czy jak? Nie, sandacz nie ma tłuszczu. Nie, jak pan weźmie sandacza do ręki, no. Nie? Aha. To jest sztywny. Mhm. Zauważył pan? Tak. No jak on tak do ręki? No. Żadna ryba nie jest tak, on jest sztywny jak drewno. Bo on ma tam 2% tylko tłuszczu w tkankach. I on skoczy do gniecie tam, do dna tą rybę. Tak. Zabije i dopiero potem ją konsumuje. Latem on ma więcej energii, nie? Jest. To normalnie pyskiem atakuje, nie? Tam. W czerwcu na przykład się sandaczy łowi, nie? Tak. To prawie żaden nie jest podczepiony. Wszystkie pyskiem atakują, nie? A sandacz też jest w porcie tutaj na przykład we Władku w okresach letnich? Małe tylko sztuki. Aha, czyli to jednak taki okres zimowy, jesień, wiosna i zima. Od października do końca marca. Aha. Nie wiem, może latem, ja nie spotkałem się tu. Znaczy latem tutaj widzimy, że na okonie jest dużo ludzi. Jak na okonie to się czasami trafiają, ale to mówię, to małe sztuki, to 30 cm. A jakieś, bo tutaj pan już on wychodzi gdzieś tam, bo tutaj latem to on chyba gdzieś chodzi tam. Pod gdzieś tutaj, no może, nie? Pod Rozewie. No za to co też jest tu Puckiej. A jakieś są jakieś lepsze i gorsze miejsca tutaj w porcie u nas we Władku? Są.
i stoimy w takim lepszym, czy... To jest lepszy. To jest lepszy tutaj. No. Konkretne jakieś rzuty wykonywać pod coś, bo to słyszałem, jest... że tam jest jakiś dołek, nie? Taki między piercem trzecim, jakby rzucać w ten nasz długi, nie? To jakieś taki mają szlak tutaj, nie? Tu wchodzą, nie? Mhm. I to tak bardziej na środek wychodzą, nie? Tak. To jak się patrzy z trzeciego, to na tą latarnię tam, nie? Mhm. Tam jest jakiś taki dołek. Może to jest nawet przekopane dla tych kutrów, że tam głębsze miejsce. To możliwe, no ale to raczej dołek by nie był, to bardziej byłaby taka rynna. Według mnie to jest rynna tam bardziej, nie? No. I one tam tą rynną się przesuwają, nie? I tam jest więcej brań. Aha. Ale mają też swoje zwyczaje. W tamtym roku na przykład najlepiej tu brały. W tym roku tutaj brały. Trafiały, nie, ale zdecydowanie więcej tam się skupiło, nie? Mhm. Potem na przykład 2 lata temu na pierwszym piersie tam, nie? Na drugim pewnie nieraz, nie? Czyli trzeba chodzić jednak. Trzeba sprawdzać, gdzie są, nie? Aha. Gdzie są, nie? No teraz jest to w dobie Facebooka i wszystkich innych gadżetów, to jest relatywnie nawet tanio, łatwo, bo się fama pójdzie, że gdzieś. Tam, no. Któryś łowi, to teraz są telefony już. Dokładnie. No to jak to jest 30 wędkarzy, czy coś, siedzą wszędzie, a w jednym miejscu łowią, to już wszyscy wiedzą, że tam są ryby, nie? Są nawet słychać, bo jak to się, to słychać okrzyk radości, że jest, nie? I wtedy wiadomo, że... Jedzą z boku, no jakoś... Nie każdy tam się krzyczy, że tam. Nie, to nie, jest. No tu widziałem. Niektórzy dyskretnie tak, łowią, nie? Żeby tłoku właśnie nie było, nie? No. Ci starzy wędkarze to tam po cichu. Mhm. Młodzi to tam pierwszą rybę czy drugą, to tam krzyczy, nie? Mhm. To jak ten młody co tam złapał, nie? Mhm, tam trzeci raz czy drugi raz sondacza złapał w życiu, to się cieszy, nie? No ja. Złapał. I że się pochwalić, no, że złapał. A starzy to by to po cichu tam schować, nie? Do plecaka, nie? Mhm. Wiesz, o co chodzi? Żeby mu na głowę nie wchodzili, nie? No tak. Żeby na głowę, tłoku, żeby nie było. No, ale i tak wszyscy. Tutaj w trójkę. Ale i tak wszyscy wiedzą, nie? Bo obserwują jeden drugiego. Nie, no jak ten jest niby cicho, a się okazuje, że tutaj port wieże złapał. Jandrzej? No tak. Jak ja tu złapałem, wiesz, tam, to cały port wiedział. Nie mówię, znają, bo ja sklep tam prowadzę. To i tak tam dyskretnie schowałem cicho, żeby nie było tego i tak wszyscy widzieli, nie? Bo ten widział, to w komórkę zadzwonił tu do kolegi mego na to, nie? No wiem, że ale potem się rozchodzą wiadomości, błyskawicznie. Nie, no jasne. Dzisiaj komórki, wiesz pan. No ale to... Internet, nie? I tam wszystko idzie błyskawicznie. Jak ja bym tu złapał, albo by złapał jakąś taką ładną 80-kę, to nie tu w porcie wiedzą, Warszawa będzie wiedziała. To jutro już tutaj w wiadomościach wędkarskich będą wiedzieć. Nie, Andrzej? O 14 już zajęte. Tak, jakby tutaj coś padło dzisiaj, to tutaj tak, jak mówisz. A tam, dzisiaj słaby dzień. Raz, że słaby dzień, ale to jak, ja tak myślę, jakby było powtarzalne, że ktoś tak jedną wyłowił, drugą wyłowił z tego miejsca, to ja rozumiem, żeby tutaj przyjść, nie? I też spróbować. Nie, to łowią codziennie jakieś ryby. No ale tak jak jest jakiś jeden strzał, że ktoś tam krzyczy, że ma ryba i wszyscy się mają zbiec w to samo miejsce rzucać, to ja tego nie do końca nie rozumiem. Jakby nie? Kilka wyjął, no. 2-3 ryby. No nie, właśnie, tak. Właśnie. No. Jak tam, ale to nie, to no jak tam jeden tu złapał, a gdzieś tam ktoś złapał rybę, nie? I tutaj gdzieś ktoś złapał, nie? To już wiadomo, że są rozproszone, nie? Hmm. I to tam nie ma co biegać, nie? No nie ma to. No dobra, jeszcze tu rzucimy parę razy, ja się przejdę na ten inny pirs tam zobaczyć, czy tam się coś dzieje, bo to nieraz mówię, nie? Nieraz warto przejść się po porcie, nie? Bo tu na przykład nie bierze, a gdzieś tam będą jakieś kilka ryb siedziało. A jak nie bierę, to trzeba jechać do domu i przyjechać następnego dnia, czy za 2 dni tam. Zmieni się wiatr, może szlać wejdzie, nie? A jak z temperaturą? Czym zimniej, tym lepiej? Tak. Czyli to, że teraz to jest takie jak kiepsko? Jak są przymrozki, to nie raz. Aha. A to nie tu tylko, nie? No, ale to ten, właśnie... Akurat sandacz to... Sandacz, nie? Jesienią, w okresie tym jesienno-zimowym, to tak, jak jest spadnie ten przymrozek taki nawet, nie? Że marznie tam. Jest aktywniejszy. Bardziej... Atakuje, to ja mam takie doświadczenie, nie tylko tu stąd, ale na przykład z Martwej Wisły, nie? Ja nieraz jeździłem na Martwą Wisłę tam rano, rano się wstawało, uciemku,
się tam, nie wiem, z pontonu łowiłem, nie? Przyjeżdżałem, był przymrozek, to wiedziałem, że na pewno będę miał sandaki. I tam był, jeden, dwa, tam zawsze. Ładniejszy taki. Rukę pod górą tam. Różnie, nie? No, to była już reguła. Ja tylko widziałem, że no, jest przymrozek, jest chłodno i już tam zawsze jakieś akcje były. Nie wiem, no tam coś czują wtedy, więcej może energii potrzebują, nie? Więcej może potrzebują energii, bo sandacz często je, nie? Szczupak to potrafi jeden dzień się tam najeść, zjeść kilka ryb, nie? Albo jedną dużą, nie? I potrafi tam nawet dłuższy czas nie żeruje wtedy, nie? Stoi tam, nic nie reaguje. A sandacz ma krótki przewód pokarmowy. No po prostu generalnie mało ma takich przerw, żeby nie żerował, nie? Często żeruje. Mniejsze, nie, ale mniejsze ryby, ale częściej. To działa. A kurde, cenione, bo ma smaczne mięso. No jak ma tak mało tłuszczu, no to... Mało tłuszczu, zdrowe mięso, dietetyczne. A tutaj jeszcze wodosłowowo to z morza wchodzi, nie? W ogóle, kurde, super smaczne. Bo tam, co tam, coś przyjeżdżą, ale to chyba rybacy. Te ryby, które są zasiedziałe. Tu nie ma zasiedziałe. A tu nie ma tych sandaczy zasiedziałe. O konie, nie mówię. A o konie to tak. To raczej się nie nadaje. Nie, no mają posty, te oleje, to tam tu pełno jest różnych śmieci na dnie. Nie, tam jakieś ropy, wycieki z tych kutrów. I to nieraz potrafi to mięso przejść, nie? Tym zapachem. Ktoś czuje, że coś nie tak jest. A sandacz nie, sandacz tutaj wchodzi z morza na bieżąco, nie? Smaczny jest, kurczę. To według, ja to no, nie wiem, z różnych akwenów jadłem sandacze, ale według mnie to tu jest najsmaczniejsze, przynajmniej dla mnie. Z wody słowowa, morski. Jeśli tam z martwy, jak on też dłużej nieraz jest, nie, w rzece, to też potrafi tam mieć jakiś taki posmak tej rzeki, nie? Czy z łeby, nie? Najlepszy jest. Najsmaczniejszy. Są dni, że bierze dość dobrze. Ale to jak. Ogólnie jest słaby sezon w tym roku, nie? Jest gorszy niż tam. A to może dlatego, że jest cieplej. Może na ciepłe. Tak, tutaj nieraz tam dwa lata temu czy rok temu to mazły, przelotki nawet. Tak. To przejeżdżaliśmy to ja gliceryną smarowałem przelotki. No. Żeby w ogóle to mi nie mazło. Bo pomaga trochę. Środek grudnia, no to nie powinno być tam 8 stopni na plusie, bo teraz mamy tak pewnie 6-8, nie? No 6 by było. No, to jest tak jednak dużo, nie? No to może wpływać na to, że jest gorzej. A jak bierze, no to rozumiem, że to takie małe Eldorado, że każdy coś tam będzie miał, jak to jest dobry dzień, nie? Jak jest dobry dzień, to no, dużo ryby pada. A to jest wtedy tak, że to jest taki jeden złoty dzień i potem już znowu posucha jest? Czy jak tak się zacznie, to tak z 3-4 dni to trwa? No zawsze mam jakąś rybę, dzisiaj nie mam. No tu jest zawsze jakieś ryby są. Ja nie zawsze dobrze biorę. Dzisiaj też są jakieś ryby. To nie, że tu nie ma. Nie, no pojedyncze sztuki są, bo no, tutaj bo złowili widać, parę ktoś, tam. No, łowią. No, nie wiem, coś, nie wiem, czy kierunek wiatru, czy ciśnienie, czy coś tam. Pływa tam, nie? To czynniki jakieś atmosferyczne. Są albo ryby aktywne, albo mniej aktywne. Są aktywne, jak się ruszają, jak biegają, nie? To zaatakują. Nie są aktywne. Siedzą pod kutrem gdzieś tam, okolicy gdzieś tam. Nie zaatakują. Siedzi gdzieś schowany to. Przyczajony. Ale to już mówię, jak one są aktywne, nie? To one wchodzą normalnie tam. Z wejścia tutaj, nie? Morza się tam tutaj. Bo one też są nieaktywne w morzu, w takie ciepłe. Tak jak ty śledzisz. Tak jak ty śledzisz. Dzisiaj są, jutro ich nie ma. No ty, dzisiaj śledzie też podobno słabo brały, nie? Nie było śledzi. Ławica wyszła, wiatr był od lądu, depchnęło je tam.
tam działa. Tam. Jak w sobotę ładnie śledzie wyszły, to tego ci mówię, że oni mówią, bo żarty są wtedy, śledzie mnie biorą. Nie, to też nieprawda. To ja właśnie uważam, że nie, że jak są śledzie, to wiesz, to ich dużo tu wchodzi, nie? I się jeszcze połakomy, nie? Bo ma w żołądku śledzia, jak go czyścisz, nie? A jeszcze ci gumę zaatakuje, nie? To właśnie tak nie jest. To słuchaj, to najlepszy masz przykład w tamtym tygodniu. W sobotę tu bardzo ładnie śledzie łowili, nie? I bardzo ładnie łowili sondacze. Czyli to nie, że tam się objadły i są nieaktywne. Tylko właśnie odwrotnie, było dużo śledzia, nie? I dużo sandacza z nim przyszło, nie? Co? No slimy łowię. Slimy są, tu się sprawdzają najlepiej według mnie. Próbowałem jakieś tam kajtechy, manse tam inne. Lunatyki, coś tam, cuda nie widzę, nie? To widzę najlepsze efekty. To jest typowo opadowa goma sondaczowa i tu się sprawdza. Tylko trzeba nieraz kolorami kombinować, nie? Teraz na perły łowię, nie? Bo te śledzie tu się trochę kręcą, nie? I najlepiej on reaguje na ten perłowy kolor. Wiecie, wszystkie cwaniaki wyjadacze tu na perły łowią, nie? Stare wilki, nie? Dobra, ale jak mówimy nocą, to też kolor ma znaczenie w nocy? Tak, ma znaczenie. Tutaj, to się jeździsz kilka lat, to nieraz... Jak śledź się tu skończy pokazywać, nie? Tak. To wtedy też czasami ma jakiś tam widzimisię, że jakiś inny kolor zaczyna mieć, nie? I można już wtedy tą perłę schować, nie? Na przykład seledyn wtedy będzie bił, nie? Najlepiej. Czy coś tam. No widać, tak? Jak jest kilku wędkarzy razem łowi się i tam wymieniają się informacją, nie? To szybko wykapują na to bierze, nie? W tamtym roku to taki różowy kolor brał łapie. Taki różowawy kolor, nie? I było autentycznie było widać różnicę, nie? Siedzieliśmy w pięciu, nie? I łowiliśmy, nie? I tam, wiesz, jeden na te różowe, nie? Jeden drugiego wyjął, nie? Reszta nic. No to pozmienialiśmy i każdy w tym złowił, nie? I przez jakiś czas na to różowo najlepiej reagował, nie? A potem znowu się tam zmieniło. Ja mam taką różową jaskółkę. Tu się przybłaszczyło, czy co tam, kurde, wiesz. Ja tam zauważyłem, ja tam zmieniam, bo widzę, że są różnice. Machaj, będą, ryby będą. No, jesteśmy po kolejnym dniu w porcie we Władysławowie. Średnio na jeża. Tutaj kolega na tej jednostce 2WA207 tam wyholował jedną rybkę. Nie, to na następne. Jeszcze cały czas tam cedzi. Masz jeszcze jakąś, czy nie? Jeszcze jednego? No, wyholował jeszcze jednego, także korzystając z zaproszenia armatora WA209, spróbuję się wbić jeszcze na samą końcówkę, bo już chciałem iść do domu i jeszcze raz spróbować coś złowić, ale no oprócz tutaj kolegi, który ma dwa, to w porcie w Wodysowie no tragedia, bym powiedział. Kończymy, na pewno kończymy. Siedziałem dzisiaj kolejne, nie wiem, 6 godzin w porcie w Władysławowie. Brań było kilka, muszę powiedzieć, takie, no to na pewno były brania, bo było czuć też, że coś tam, wiecie, że to nie jest kawał drewna albo jakiś jeszcze coś innego, ale mam za małe chyba umiejętności, żeby wyholować tą rybę jeszcze. Za to tutaj Irek, no, złowił dwie rybki. W zasadzie z jednego miejsca, więc te ryby są. Troszeczkę też mają rację ci, którzy twierdzą, że są jakieś miejscówki w porcie we Władysławowie, bo faktycznie no Irek wyholował dwie ryby, mówił, oprócz tego ma jeszcze miał jeszcze z parę takich brań, no ale nie udało mu się je doholować do podbieraka.
Czyli no ryby są, wiecie, ryby są, mi brakuje na pewno umiejętności, ale to jeszcze nie jest ten okres. Z tego, co żeśmy się już tutaj dowiedzieli, zresztą też słyszeliście, prawdopodobnie jest troszeczkę jeszcze za ciepło. Śledź w porcie jest, więc no, ten sandacz jest obżarty tym śledziem. Warunki powinny być dobre, bo jest śledź, jest dosyć fajnie, ale może jednak ta temperatura. No, próbujemy tutaj szukać tego czegoś, dzięki czemu nie ma tej ryby. No ale Irek mówi, że wczoraj to było rewelacyjnie, jego dzisiejsze dwie ryby to jest nic w porównaniu z tym, co było wczoraj. To nas wczoraj nie było w porcie, bo byliśmy w sklepie, także kicha po prostu, trzeba po prostu atakować często, bo to jest taka loteria, wychodzi na to. Na tą chwilę, jeżeli no jest taka anina pogoda, to jest po prostu loteria. Także zapraszamy na odcinek czwarty naszych zmagań portowych z sandaczami. Myślę, że no w tym czwartym odcinku to i poczekamy może troszeczkę, aż się troszeczkę sobie zimno i wtedy będziemy atakować, może będzie coś lepiej. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!